Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Proszę Państwa, kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że życie ludzkie musi być chronione od samego poczęcia w łonie matki. Dotyczy to także, to orzekł Trybunał Konstytucyjny, dzieci, które mają ustalone, są takie diagnozy lekarskie, uszkodzenia, trwałe wady, które mogą skutkować, że na przykład po urodzeniu będą miały zespół Downa. To jest skala 1000 dzieci, to jest większość dzieci, o które chodzi w tej zmianie. 1000 mniej więcej, różnie to bywa rok do roku, ale około 1000 dzieci z zespołem Downa jest pozbawianych życia w łonie matki. Teraz one może się urodzą. Urodzą się one, ale i urodzi się kilkoro dzieci, które mają trwałe wady, nie pozwalające im przeżyć po urodzeniu. Tych kilkoro dzieci niestety umrze. Ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że mają prawo, mają szansę się urodzić. I ta skala pokazuje, o co tu naprawdę chodzi, że kilkoro dzieci w skali roku, bo też jest kilkoro, które mimo diagnozy są zupełnie zdrowe i się rodzą, czyli kilkoro skazuje się zupełnie zdrowych dzieci na śmierć. Kilkoro umrze w kilka dni, w kilka miesięcy, przeważnie po urodzeniu, a 1000 dzieci z zespołem Downa przeżyje. To jest prawda o tej zmianie, o tej nowej ustawie, która może wejść w życie. I to jest powód do bardzo agresywnych protestów na terenie całego kraju. Tysiące młodych ludzi wyszło na ulicę. Co to są za młodzi ludzie? Trudno mi powiedzieć. Czy oni wiedzą, jaki jest prawdziwy skutek tej ustawy, o co tak naprawdę chodzi w tej zmianie, którą zaproponował, którą orzekł Trybunał Konstytucyjny? Czy oni wiedzą, że chodzi o te, przede wszystkim, jak mówię, to jest ta przytłaczająca większość, to jest ta olbrzymia liczba, o którą tutaj gra jest prowadzona od lat. Pani Kaja Godek, prolajferzy, walczą o te dzieci. O to, żeby nie było aborcji eugenicznej, żeby dać szansę nawet tym, co do których lekarze nie są pewni, czy będą zdrowi, co do których orzekają te trwałe wady. Więc jak mówię, kilka rodzi się zdrowych, kilka w skali roku umiera później, a mogłoby być abortowanych, a chodzi o ten 1000. I teraz czy oni wiedzą, czy ci młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę, że to właśnie taka jest stawka, że to właśnie o życie tych dzieci tyle hałasu. Myślę, że nie. Myślę, że ci protestujący, którzy przeważnie wykorzystują do celów politycznych, ich mentorzy wykorzystują do celów politycznych, ich protestujących, oni zdaje się myślą po prostu o tym, że coś złego im robi PiS. Myślą o tym, że coś złego chce narzucić Kościół. A takie są suche fakty. Czy ktoś ze strony tej protestującej spokojnie rozważył, czy spokojnie powtórzył sobie, przyjął te fakty? Czy oni chcą zabijania dzieci z zespołem Downa? Te same osoby, takie jak pan Trzaskowski, takie jak pan Budka, które sobie robią zdjęcia w kampanii wyborczej z osobami niepełnosprawnymi, także tymi z zespołem Downa, uśmiechają się do nich, mizdrzą się, bo oni, proszę Państwa, mają prawa wyborcze. Oni mogą też głosować. Więc mizdrzą się do tych osób niepełnosprawnych, a dziś protestują, bo chcą je wyeliminować z życia publicznego, bo chcą tak naprawdę je zabić. No mówmy, nazywajmy sprawy po imieniu. Tu chodzi o zabijanie tych dzieci. Czy one nie mają do tego prawa? Jaka jest konsekwencja tych politycznie wykorzystywanych protestów? Bo to jest szansa na zbudowanie emocji przeciwko PiS-owi, przeciwko różnym ugrupowaniom prolajferskim, prawicowym. To jest szansa na zbudowanie antagonizmu społecznego, ta decyzja. Choć przecież taka oczywista, tak jak powiadam, choć przecież taka wydaje się naturalna, konsekwentna. No przecież ci ludzie protestujący na ulicach mienią się zwolennikami równouprawnienia, zwolennikami
dawania szansy, prawda, tej przywspółczulności społecznej. Chcą, żeby osoby homoseksualne były tak samo traktowane, prawda, bo są inne. Ale już osoby niepełnosprawne z zespołem Downa na przykład nie. One już nawet żyć nie mają prawa, więc tu brak kompletnie konsekwencji. To pokazuje, jak bardzo, jak w dużym stopniu chodzi tu po prostu o sprawy polityczne. To jest owa wojna światów, o której zawsze mówię w różnych wystąpieniach. To jest element tej wojny światów i ona w tym wypadku polega właśnie na tym, że wykorzystuje się emocje. Coś chcą zmienić, coś chcą zaostrzyć, a zatem protestujmy, a zatem eskalujmy, a zatem no właśnie... Dochodźmy już do jakichś wulgarnych treści, do jakichś wulgarnych wystąpień, które przekraczają wszelkie granice już nie tylko dobrego smaku czy kultury, no ale akceptowalne prawnie. To są już wulgaryzmy, które powinny gdzieś tam znaleźć swoją reakcję także prawną. No ale te brzydkie słowa, prawda, ten hejt powszechny uruchomiony jest z powodów politycznych i zrozummy to, czym jest dowód na to. No, na przykład sprawa TVN-u. Oglądałem ostatnio relacje w telewizji TVN na temat tych protestów. No i oczywiście nie pokazano klucz sprawy, nie pokazano obrazoburczych aktów, które miały miejsce w kościołach, w głównym dzienniku TVN-u. Nie mówiono o tym, że ludzie wulgarnie bezczeszczą polskie kościoły w związku z tym protestem. Tego nie było w relacjach TVN-u. To się pojawiło oczywiście w relacjach TVP. Tamte były, o dziwo, były bardzo rzetelne relacje telewizji publicznej w tej sprawie, no ale relacje TVN-u były zakłamane. Cała propaganda, cała machina TVN-u była nastawiona na to, jak zmanipulować, jak stworzyć maksymalny komunikat podwyższający temperaturę, podwyższający emocje oglądających wobec tej prostej sprawy. Czy możemy zabijać dzieci z zespołem Downa w łonie matki? Czy możemy zabijać dzieci, co do których diagnoza jest niepewna, choć wskazuje na pewne wady rozwoju, na możliwość takich wad rozwoju u dziecka? Tam się często naprawdę rodzą zdrowe dzieci. Dla uratowania tych kilku całkowicie zdrowych dzieci należałoby chociażby dlatego rozważyć ten zakaz. No ja oczywiście jestem zwolennikiem zniesienia aborcji eugenicznej, ale już nawet ta sprawa całkowicie obala tezy, bo przecież rodzą się też zdrowe dzieci, tezy i profil ten inkryminowany, ten wymyślony profil protestujących, te wrzeszczące, niedouczone małolaty, chciałoby się powiedzieć bachory, które dzisiaj drą się na polskich ulicach, no to są te ofiary tych politykierów, tych graczy, którzy grają i którzy na przykład właśnie w ten sposób działają na antenie telewizji TVN. Co możemy zrobić? Co dziś obywatel polski, zdrowo myślący, obywatel, który potrafi ze zrozumieniem przeczytać gazetę czy wysłuchać relacji telewizyjnej, co powinien zrobić? No moim zdaniem tutaj policja sobie nie daje rady. Powinniśmy w jakiś sposób chronić kościołów. No, powinniśmy, drodzy Państwo, skrzyknąć się w każdej z parafii i powstrzymać takie akty. Ja nie mówię tutaj o żadnej reakcji, żadnej agresji. Ja mówię tylko o tym, żeby w jakiś sposób bronić wejścia takich postaci, takich przestępców do polskich kościołów, bo to jest zwykła bezczelna profanacja, przeciwko której trzeba, no tak jak przeciwko każdemu przestępstwu, jakoś przeciwdziałać. Zamyka się na klucz drzwi, żeby nie wszedł złodziej. Myślę, że powinno się pilnować wejścia do kościoła w jakiś kulturalny, bardzo elegancki sposób, ale jednak pilnować wejścia do kościoła, jeśli możemy się spodziewać takich intruzów. I to tutaj bardzo mi się podoba pomysł pana Bąkiewicza z Marszu Niepodległości, pana Roberta Bąkiewicza, który taką służbę chce powołać. Myślę, że powinniśmy zwyczajnie w każdej parafii się jakoś skrzyknąć i my chrześcijanie nie możemy być bierni wobec tego, co się dzieje.
Tu nie chodzi o, przecież mieliśmy właśnie w zeszłą niedzielę Ewangelię dotyczącą najważniejszego przykazania katolickiego, przykazania miłości, prawda? Tu nie chodzi o to, żeby przekreślać to przykazanie, żeby budować jakąś złą krew, reakcję, agresję, ale tu chodzi o to, że to są ludzie zmanipulowani, że chodzi o to, że wyrazem naszej miłości do tych ludzi jest powstrzymanie ich od pewnego rodzaju perwersji, od tego aktu bezczeszczenia Kościoła, od tego aktu tak naprawdę antychrześcijańskiego, antyjezusowego. No bo ja na przykład jestem ratownikiem, za młodu pracowałem jako ratownik wodny i jest taki moment, kiedy trzeba agresywnie nawet uderzyć tego, kogo się ratuje, potrząsnąć im, uderzyć, bo jeśli się nie uderzy, jeśli on w swoim spaźmie, w swoim zdenerwowaniu będzie zbyt agresywny, będzie mnie niechcący atakował, to pójdziemy dwóch na dno. I tak samo jest też z tą sytuacją, którą tu opisuję. To powstrzymanie, to tłumaczenie, to danie odporu przy wejściu do kościoła w naszych świątyniach tym aktom jest właśnie takim gestem miłości, takim odruchem ratownika, który wstrząsa ratowaną osobą po to, żeby ją uratować właśnie. To tak jak ojciec czasami brutalnie pociągnie, czy nawet da klapsa dziecku, no po coś. Nie dlatego, że go nienawidzi, nie dlatego, że ma coś do tego dziecka, tylko dlatego, że je kocha. I myślę sobie, że dodając do tego słynną scenę Jezusa, który wyrzuca kramarzy ze świątyni i tych, którzy tak naprawdę ją bezcześcili, to taki akt, taka służba wokół naszych świątyń jest absolutnie na miejscu i do takich działań wszystkich zachęcam i sam zamierzam takowe podjąć. A myśląc o tym, co się wokół nas dzieje, pamiętajmy po prostu o brudnej grze polityków. O brudnej grze polityków, którzy wykorzystują coraz mniej wykształconych młodych ludzi, coraz gorzej wychowanych, bo wychowanych przez media, bo wychowanych przez współczesną technologię, która nie ma kwalifikacji pedagogicznych takich jak ojciec i matka. Że my, oddając dzieci temu światu współczesnemu, skazujemy ich na manipulowanie nimi. Tak jak właśnie dziś pokazuje się, manipulują naszymi dziećmi, manipulują młodzieżą, która wchodzi do kościołów, która tak brutalnie, tak bezmyślnie dziś protestuje na ulicach i oby udało się poskromić ten ruch, oby udało się stonizować i wytłumaczyć wszystkim tą sytuację, oby ta ustawa weszła w życie, oby dobro zwyciężyło. Tego bym bardzo chciał i to mam nadzieję starałem się w tej wypowiedzi Państwu wytłumaczyć. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.